Witajcie, Edukacja na Maxa z tej strony. Kolejny odcinek serii Shogi. Zobaczymy, jak tym razem mi pójdzie. O, fan jest, tutaj to jest fan Sampan Pickera. No ja myślę, że Sampan Picker na filmie byłby... A, nie będzie Sampan Pickera, bo jest... O, tutaj sporo pułapek jest, na które trzeba byłoby uważać, pokażę w analizie, co takiego groźnego w tej pozycji jest. Teraz spoki w bronie jest chyba dość w porządku. Ojejku, co to się stało? Wszedłem jak masło. Misklik? No tego nie było jeszcze. Co to znaczy, żarty robisz? Teraz to chyba żarty po prostu, bo mój przeciwnik robi. Nie dam mu tego pionka. Żarty sobie robi, to nie przeciwnik chyba ewidentnie już. Czy to jakiś bot jest? To wygląda mi na grę bota. No dobra, sobie wezmę jance. Wyczyszczę pozycję. Może zamiast jancy to kina oddam. O. Nie, to będzie mega prosta gra. Dziękujemy, no i to jest już sumę na moje oko. No tak. Oj, mega krótko, mega sympatycznie było. No zobaczmy na tą pozycję, bo kilka na pewno, o, łaskawie awansowałem na 20 Q. Zobaczmy na tą pozycję, bo tutaj było kilka pułapek, na które można było się złapać. No, sama ta pozycja już nie jest taka oczywista, no bo jeżeli ktoś tutaj zagra niepoprawnie, no to widełki na... W tym miejscu pojawiają się widełki na wieżę i na srebrnego, po których, jeżeli nawet się ochronimy, to no jest groźba gruba, że wie, że nam się przystopuje, więc to jest tak. A tutaj jest kolejny trik, jeżeli to będzie wymiana, no to pójdzie tutaj w stronę promocji gońca, więc no nie jest takie to oczywiste, ale potem już zaczęło się dziwne rzeczy. No ten król to był maksymalnie dziwny. To jest jakiś bot? Tak, to jest I King Pona. No nie gra na 6 Q, nie, to nie było 6 Q. Jakby tak 6 Q grało, to 6 Q chyba traciłoby tylko punkty na turniejach. Masakra. No wymiana, no mogłem być jeszcze złośliwy i zablokować jeszcze gońca tutaj, ale już tam. To w ogóle nie rozumiem idei, koncepcji tego robota, nie wiem, czy bot się pomylił, czy co. No dziwna rzecz się wydarzyła tutaj. No po prostu co, tutaj po prostu się brało. Król wychodzący w stylu mojego kolegi, zawsze jak mój kolega robi sobie żarty, to wchodzi sobie królem. No tutaj jest klasyczny motyw, jak mamy tokina, mamy możliwość jeszcze, że sobie pionka zrobić kolejnego tokina, to tak róbcie, to jest, no, jak to mawiałem, tokinowy świat zawsze w cenie. No i to przyjemna sytuacja jest, no. No nie oddajemy pionków, chyba że mamy z tego jakiś interes. Tutaj jeszcze, w tej pozycji, mogłem jeszcze teoretycznie zrobić, poświęcić tokina i jakby wziął, to bym promował wieżę. Tutaj tak mógłbym zagrać jeszcze w tej pozycji, ale stwierdziłem, że nie będę w ogóle nic dawał, po co mam dawać mu na materiał na rękę. Gdy mamy dużą przewagę, to nie tak, że nie zmieszajmy tej przewagi świadomie, tak? No, starajmy się grać z równoważeniem. Ja wiem, że ciężko jest grać, jeżeli duży nam przeciwnik oferuje i wtedy lekceważymy go, ale tak, starajmy się grać z pełną siłą. Czy były to jakieś lepsze ruchy? No, może ten goniec tutaj byłby całkiem fajny na przykład, zamiast tej lancy tutaj w tej pozycji, po tym ruchu, tutaj goniec w tym miejscu, no bo w tym momencie król musiałby odejść albo tutaj. Jest złoty, czy nie ma złotego?
No nie, nie ma złotego. Jakby był złoty, to byłoby łatwiej, zdecydowanie. Ale jest wieża, więc myślę, że może już nawet tutaj dałoby się znaleźć jakieś sumę. No zobaczmy, goniec. Jak król idzie tutaj, to skoczek, lanca. Dwa gońce są nawet, trzeba było, może. Goniec. Goniec. Skoczek. Nie, skoczek tutaj powinien skoczyć, żeby tutaj chronić. Czyli skoczek. Ale gdzie, no nie, aha, tutaj goniec, może tak, czyli goniec tutaj. Jeżeli tutaj podejdzie, to skoczek. Jeżeli wyjdzie w tą stronę, to. No nie, skoczek zabekowany. No to posypionek i łatwo idzie. Chyba wytrywała, tak tutaj było odsuwane. Jednak tak mi się wydaje. Trzeba byłoby to dokładnie policzyć, ale tak to wygląda. No nic, mam nadzieję, że pomimo tego, że dość krócej niż normalnie, to było to w miarę ciekawe. Dzięki serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, pozdrawiam, trzymajcie się.